Od w zasadzie niepamiętnych czasów ludzie próbują poznać, jak wygląda otaczająca ich rzeczywistość, jak wyglądała Ziemia, jak wyglądał otaczający ich świat, czy też wszechświat, świat do gwiazd. Ja nie chcę tutaj przypominać historii całej od czasów, kiedy wyobrażano sobie Ziemię jako talerz na grzbietach słoni unoszących się na grzbiecie jeszcze wielkiego żółwia, prawda, czy system geocentryczny, który obowiązywał bardzo długo, gdzie w zasadzie wszechświat to było wnętrze kuli, której powierzchnią była sfera gwiazd stałych, jak dochodzono do tego, że mgławice to gromady gwiazd i tak dalej. Natomiast chciałem tutaj uczynić kilka refleksji dotyczących tego, co wynika ze współczesnych teorii, które poznajemy, czy rzeczywiście będziemy w stanie opisać tę naszą rzeczywistość. W zasadzie tu profesor Sokołowski już dał odpowiedź jako kosmolog i fizyk, prawda, mówiąc, zadając pytania, co to jest wszechświat i stawiając cztery tezy, które w pewnym sensie no, mnie stawiają już pod ścianą, ale mimo wszystko matematycy próbują przedstawić pewnego rodzaju modele przybliżające lepiej lub bardziej rzeczywistość. I ja chciałbym o tych modelach powiedzieć i o ich mankamentach, a może i zaletach. Zacznę od szóstego problemu Hilberta, który brzmi szokująco, szczególnie dla tych, którzy nie mieli okazji zetknąć się bliżej z tym problemem, zaksjomatyzować fizykę. Ci, którzy nie znali Hilberta, nie znają Hilberta, nie znają jego podejścia, no to, bo to brzmi absurdalnie. Jak można taką dziedzinę jak fizyka zaksjomatyzować? Chociaż podobno w Getyndze śmiano się z Hilberta, że niedługo zaksjomatyzuje biologię, socjologię i wszystkie inne nauki, bo takie ma do tego skłonności. Ale jeśli dokładniej przeczytamy, o co chodzi w szóstym problemie, wzorując się na podstawach geometrii, zaksjomatyzować te dziedziny fizyki, w których matematyka odgrywa istotną rolę. Tu szok też może w pierwszej kolejności rachunek prawdopodobieństwa i mechanikę. No oczywiście wtedy rachunek prawdopodobieństwa to była taka dziwna dziedzina. Dziś wiemy, że aksjomatyzacja się powiodła i dzięki Kolmogorowowi między innymi, prawda, w 1933 roku rachunek prawdopodobieństwa stał się teorią aksjomatyczną, przynajmniej jedna z koncepcji. Natomiast przynajmniej dwie dziedziny fizyki uzyskały bardzo ładne modele matematyczne, bo o to chodziło Hilbertowi. Jemu nie chodziło o to, żeby zaksjomatyzować fizykę tak jak geometrię, czy tak jak Archimedes zaksjomatyzował statykę, prawda, swoją, w tym dziele o, prawda, równowadze ciał. Natomiast są dwie dziedziny, które mają bardzo ładny model matematyczny. Pierwszy to jest mechanika klasyczna, która jest pięknie opisana przez geometrię symplektyczną, przez rozmaitości symplektyczne, gdzie układ ciał ma stan, prawda, położenia są opisane przez odpowiednią rozmaitość, forma symplektyczna, która pełni rolę takiego pseudoiloczynu skalarnego. Wszystko jest pięknie, ładnie opisane. I druga dziedzina, no pewnie się wszyscy domyślamy, geometria pseudo-Riemannowska, która daje piękne modele dla ogólnej teorii względności, dla równań pola, gdzie też geometria w zasadzie odgrywa istotną rolę. To są w zasadzie podstawowe takie dziedziny, gdzie można powiedzieć, że częściowo pomysł Hilberta czy program Hilberta był zrealizowany. Oczywiście do tego przyczyniło się wielu ludzi. Tutaj tylko pokazuję najważniejsze sylwetki. Zapewne Państwo rozpoznajecie. Może mniej tych z prawej, to jest Ricci i
i Levi Civita, twórcy rachunku tensorowego, tak zwanego rachunku absolutnego. Gauss, o którym będzie tutaj jeszcze mowa, który dał podstawy geometrii różniczkowej powierzchni, Poincaré, idea rozmaitości, dzięki którym te modele potem zostały ładnie opisane, no i oczywiście Riemann i no nie można nie wspomnieć jego wykładu habilitacyjnego z jego koncepcją przestrzeni n-wymiarowej, czy też rozmaitości n-wymiarowej, które później było wielokrotnie doprecyzowane, czego znowu tutaj Państwu nie będę opowiadał, bo to jest też długa, ciekawa historia. W każdym razie pojęcie rozmaitości zrobiło ogromną karierę w matematyce i w zastosowaniach, w szczególności w fizyce. Te dwa modele właśnie na bazie rozmaitości powstały. Rozmaitości mają taką cechę, że można je badać jako całość globalnie, jako przestrzenie z pewną topologią, metryką czy innymi strukturami, a można badać lokalnie z układem współrzędnych, przechodzić od jednego układu do drugiego, gdzie wyglądają jak zwykła przestrzeń euklidesowa, gdzie można uprawiać całą analizę matematyczną i wiele innych mają cech lokalnie, które podobne są, które przypominają przestrzeń euklidesową, choć całościowo takimi przestrzeniami nie są. No tu są przykłady właśnie tych map, przechodzenia od map. Całościowo rozmaitości, w szczególności powierzchnie tutaj mogą mieć różne kształty, ale tak jak powiedziałem, lokalnie, kawałkami te akurat przypominają płaszczyznę. Wprowadza się oprócz tej struktury topologicznej ogólnej pojęcie krzywizny, które no, odgrywa istotną rolę i w geometrii, i w fizyce. Idea krzywizny, ja tu też znowu szczegółów nie chcę mówić, ale jeśli chodzi o krzywiznę krzywej, to jest tempo zmian wektora prędkości, położenia wektora prędkości na przykład, albo no, przypasowywanie do okręgu. Okrąg jest takim wzorcowym tworem zakrzywionym. Im większy promień, tym mniejsza krzywizna, czyli naturalnym jest przyjąć, że odwrotność promienia to jest krzywizna tego okręgu. I teraz odpowiednio przypasowując do krzywej, można mierzyć krzywiznę dowolnej krzywej. Też nie wchodzę w szczegóły. Można się umawiać, kiedy krzywizna jest dodatnia, kiedy ujemna. Przy pomocy krzywych na powierzchni można wprowadzać pojęcie krzywizny, zakrzywienia powierzchni, co właśnie zrobił Gauss, ale zostawię to na chwilę, natomiast przejdę do tego, co właśnie zrobił Albert Einstein. Tutaj mamy specjalnie, no, znamy masę portretów, klasyczne portrety Alberta Einsteina, ale to jest mniej więcej w tym wieku, kiedy napisał ten szereg prac, bo najczęściej to my sobie go wyobrażamy jako staruszka, siwego, prawda, takiego. I nawet w takich różnych opowiadaniach staruszek Einstein wymyślił teorię względności, a staruszek Einstein w zasadzie to wyglądał tak, jak wymyślał tę teorię i wcale takim staruszkiem nie był. Są te trzy słynne prace, pierwsza dotycząca szczególnej teorii względności, druga ogólnej, no i wreszcie praca kosmologiczna, pierwsza praca dotycząca kosmologii, gdzie podany został pierwszy model wszechświata jako całości, co wyprowadzone zostało z równań. Ja znowu pozwalam sobie zacytować. Wszyscy, którzy interesują się tymi sprawami, oczywiście znają. Są różne wersje tych równań. Piękno, prostota zapisu. Z jednej strony geometria, z drugiej strony fizyka. Ale proszę Państwa, pod tą prostotą kryje się ogromne skomplikowanie. Chcę tu pokazać właśnie, no bo jeszcze wracając, tutaj mamy do czynienia z tensorem krzywizny Ricciego, który ostatnio odgrywa, stał się bohaterem wielu sytuacji w matematyce. Tu mamy krzywiznę skalarną. Niewiadomą jest właśnie tensor metryczny, czyli mówiąc po ludzku iloczyn skalarny, tylko lokalnie zapisany. No i tu właśnie, jak się zacznie rozpisywać te tensory,
to one wyglądają w ten sposób, czy też w ten tensor Riemanna, gdzie pojawiają się pojęcia koneksji, które znowu z kolei, prawda, tutaj mamy tensor Ricciego, właśnie tutaj mamy krzywiznę skalarną, prawda, a dla kosmologa, dla człowieka pracującego w tej dziedzinie, te równania, no to jest tak jak te nuty, prawda? Muzyk od razu rozpoznaje, jakim utworem ma do czynienia człowiek, taki jak ja, który jest laikiem w tej dziedzinie, to gdyby nie wiedział, to by nie zgadł, a prawdziwy muzyk od razu może nawet słyszeć muzykę. Tak samo specjalista potrafi rozpoznać w tych równaniach to, co tam się dzieje, może nawet rozpoznać fizykę. No i tu rozpisane są jeszcze te symbole typu gamma. Widzimy straszna ilość równań, straszna ilość symboli, a wszystko to potem sprowadza się do pięknego, eleganckiego, krótkiego zapisu, który wygląda w ten sposób, z którego dostajemy różne modele. A więc możemy dostać modele, na które składają się oczywiście fakty fizyczne, tutaj różnego rodzaju rozkłady materii, prawda, i obserwacyjne fakty mają znaczenie, no i fakty matematyczne, jakie dopuszczalne są w ogóle obiekty. Matematyk nie to, że powie, jak ma wyglądać wszechświat, ale powie, takie macie modele i z nich sobie wybierajcie, i teraz możecie budować ewentualne wszechświaty. A więc klasycznie się mówiło, że jeśli, prawda, kiedyś tam rozkład materii jest taki, to mamy do czynienia z płaskim wszechświatem, stacjonarnym. Jeśli, prawda, rozkład materii jest inny, to wszechświat jest typu eliptycznego, a jeśli jeszcze inny, to typu hiperbolicznego. Wszystko zależy od tego, jak mierzymy tę materię, ale wiemy, że tu są problemy. Tu właśnie pan profesor wspominał, jakie są kłopoty z tymi pomiarami. Jest problem z ciemną materią, z ciemną energią, nie bardzo wiemy. Przynajmniej z tego, co ja się orientuję, prawda, to trudno coś tutaj w 100% przewidywać. Aczkolwiek dzisiaj wydaje nam się, że wszechświat jest typu hiperbolicznego, rozszerzający się, i na to są dowody, ale czy, tak jak początkowo chciał na przykład Einstein, jest to sfera trójwymiarowa? Ja tutaj oczywiście nie mogę narysować sfery trójwymiarowej, bo obiekt jest zakrzywiony w czwartym wymiarze, tak jak sfera dwuwymiarowa jest zakrzywiona w trzech wymiarach. Ale czy przypadkiem nie może to być obiekt typu torus? Oczywiście tu jest torus zwykły, ale czy na przykład nie może to być torus trójwymiarowy? Tak jak torus zwykły możemy otrzymać, sklejając prostokątny kawałek papieru, prawda, w rurkę, a potem tą rurkę zaginać, tak podobnie można sklejać boki ściany sześcianu w odpowiedni sposób, przednią z tylną, lewą z prawą, górną z dolną, otrzymamy torus trójwymiarowy. Czy taki model byłby dopuszczalny? Tutaj mamy właśnie jeszcze inną wersję. Tu jest częściowo już sklejona rzecz i teraz tylko trzeba tą wewnętrzną dziurę skleić z tą zewnętrzną powierzchnią. No i to powstanie torus trójwymiarowy, którego no nie będziemy w stanie zobaczyć w zwykły sposób, natomiast można sobie stworzyć model fizyczny, wahadło potrójne, płaskie, to znaczy na końcu wahadła, wahadło, na końcu wahadła, wahadło, i to wpuścić ruch, i przestrzeń położeń będzie torusem trójwymiarowym w klasycznej mechanice. Natomiast no, tu różnego rodzaju efekty są możliwe, prawda, bo wchodząc w jedną ścianę, wychodzę z drugiej, ale może znowu podaruję sobie mówienie o tym, bo jeszcze chciałem o innych rzeczach powiedzieć. Można sklejać w inny sposób ściany sześcianu, uzyskując inne twory trójwymiarowe.
można sklejać ściany ośmiościanu, czy też jakichś figur, w szczególności dwunastościanu. Gdzieś można znaleźć właśnie informację, że być może model taki dodekaedralny wszechświata jest również możliwy. To znaczy, trzeba skleić ścianę, powiedzmy tą z przeciwległą, w taki sposób, jak prawda tutaj pokazuje strzałka. Pomysł takiego tworu, takiej rozmaitości po raz pierwszy zaproponował Poincaré w analizie situs. Natomiast no, być może ze względów takich, że jest to egzotyczny obiekt, niektórzy stawiają hipotezę, że być może jest to też jakiś model naszego wszechświata. Tu są opisy, ten opis pochodzi od Poincarego, sposób tworzenia tej przestrzeni dodekaedralnej, a być może jest to taka tęsknota za tą platońską wizją idealnego kosmosu, którego symbolem był właśnie dwunastościan. Co prawda Platon tam tylko jedno zdanie wypowiada na temat tego dwunastościanu, ale potem wszyscy przyjęli, że symbolizuje on ład kosmiczny, porządek kosmiczny. No, być może. Natomiast, proszę Państwa, tutaj sobie troszkę powiększę, to wiąże się również z pewnymi czysto matematycznymi spekulacjami związanymi z dwunastościanem i z ulubionym pentagonem przez starożytnych, prawda, jakoś nawiązanie. Natomiast pojawia się pytanie, no dobrze, ile takich modeli możemy mieć do dyspozycji? I jest to pytanie o klasyfikację. Klasyfikację obiektów trójwymiarowych, rozmaitości trójwymiarowych. Z tym pytaniem zmagano się od czasów Poincarego do końca XX wieku. Postawiono, tu mamy Williama Thurstona, który postawił śmiałą hipotezę. Za jego czasów to była hipoteza geometryzacyjna, że każdą trójwymiarową rozmaitość mogę pokroić na małe cegiełki, które będą wyposażone w jedną z ośmiu porządnych geometrii. Krojenie odbywa się w odpowiedni sposób i te osiem geometrii Thurston udowodnił, że więcej w zasadzie być nie może, natomiast nie umiał do końca tej hipotezy udowodnić. I gdyby ją udowodnił, to mielibyśmy katalog trójwymiarowych modeli, które można by wykorzystać do opisu wszechświata. Nie chcę znowu wchodzić, skąd się wzięło te osiem obiektów. To jest znowu sprawa innego opowiadania. W każdym razie, proszę Państwa, jego pomysł, jego idea była o tyle rewolucyjna, że do czasów Thurstona próbowano to robić metodami, tą klasyfikację, czysto topologicznymi. Natomiast on pierwszy zwrócił uwagę, że może jednak zastosujmy tutaj geometrię. To znaczy, wcześniej do powierzchni zastosował metodę między innymi Poincaré i Quebec, którzy opisali, jak wyglądają geometrie na powierzchniach zamkniętych. Natomiast okazało się, że takiego ładnego twierdzenia, jak dla powierzchni, nie będzie w przypadku trójwymiarowym, ale można zrobić właśnie coś w stylu właśnie hipotezy geometryzacyjnej. Tu można powiedzieć, że jest to już twierdzenie dzięki pracom. Tutaj pokazane jest właśnie, jak można tworzyć te kawałeczki w przypadku dwuwymiarowym, to znaczy trzeba by się cofać od takiego obważanka podwójnego, rozcinamy wzdłuż okręgu, tu. W przypadku dwuwymiarowym mamy do czynienia w zasadzie tylko z okręgiem. W przypadku trójwymiarowym my możemy rozcinać wzdłuż sfer, wzdłuż torusów, wzdłuż podwójnych torusów. Matematycy uznali, że wystarczą sfery i torusy, to zresztą właśnie Thurston zaproponował, że wzdłuż takich powierzchni rozcinamy obiekt trójwymiarowy i
ideę Thurstona pociągnął Richard Hamilton, który zaproponował pewną technikę, znowu geometryczną, do klasyfikacji tychże obiektów, wykorzystując potoki Ricciego. A więc znowu tensor Ricciego, który występuje w równaniach pola, znowu pojawia się metryka. Równania, co prawda, to nie są równania pola, ale przypominają w pewnym sensie, dotyczą przepływów Ricciego. Głęboka geometria różniczkowa, pozwalająca klasyfikować obiekty z punktu widzenia topologii, a więc bez zwracania uwagi na odległość. W szczególności istotną rolę odgrywały metryki Einsteina w tej teorii, które były takimi elementami maksymalnymi. Ja je tu przytaczam tylko dlatego, jako przykład, za chwilę o nim będzie mowa. Między innymi z prac, które podjął Thurston i Hamilton, wyniknęłaby hipoteza Poincarego, klasyczna hipoteza opisująca sferę trójwymiarową, tylko proszę zobaczyć, jak przeformułowana. Zupełnie nie mające tu jednospójna, czyli prawda, każda pętla jest ściągalna, ale że dopuszczam metrykę Einsteina. Nic z topologii w tej drugiej części, tylko geometria. No i tym, który rozwiązał problem, to zapewne Państwo też słyszeli, właśnie jest Grigori Grisza Perelman, jak sam o sobie pisał, który napisał 3 preprinty, to są właśnie te preprinty, umieszczone w internecie, nieopublikowane w czasopismach, no, które dały robotę kilku grupom matematyków na około 4-5 lat. Na początku próbowano uzasadnić, że no, on się myli, że są kłopoty, że to nie jest precyzyjne, po czym wszyscy grzecznie powiedzieli, Perelman miał rację i zaczęli przyznawać mu nagrody, ale jak zapewne Państwo wiecie, on ze wszystkich nagród rezygnował, nie chciał ani medalu Filca, ani nagrody milenijnej za rozstrzygnięcie hipotezy Poincarego. W każdym razie dostaliśmy katalog trójwymiarowych obiektów, które mogłyby być modelami dla Wszechświata. Ale proszę Państwa, pojawia się pewien problem. Dobrze, mamy model trójwymiarowy. W geometrii jest coś takiego, w geometrii powierzchni, jak teorema egregium, nazywana twierdzeniem wybornym, twierdzeniem, prawda, może wspaniałym, że krzywizna Gaussa powierzchni zależy tylko od jej geometrii wewnętrznej. Co to znaczy? Że jeśli ja mam płaską kartkę, no to domyślamy się, nawet jak nie wiemy, co to jest krzywizna, to wiemy, że kartka jest płaska, czyli ma krzywiznę 0. Ale jeśli ja teraz tę kartkę zwinę tylko tak, to krzywizna tej kartki się nie zmieni, chociaż widzimy, że kartka wygląda zewnętrznie zupełnie inaczej. Kartka już jest zwinięta. Krzywizna walca, krzywizna takiej zwiniętej kartki w dalszym ciągu jest 0. To mówi mniej więcej teorema egregium, że krzywizna to jest cecha wewnętrzna powierzchni. Gdyby to było z gumki, ja bym tu mógł wsadzić palec i tak, prawda, wytknąć, rozciągnąć, oj, to wtedy krzywizna mogłaby się zmienić. Ale twierdzenie, proszę Państwa, przenosi się również na przestrzenie wyżej wymiarowe, że krzywizna, tensory krzywizny, to jest cecha wewnętrznej geometrii, tym bardziej, że w zasadzie my i tak operujemy wewnątrz. Twierdzenie to, w zasadzie to Gauss tylko raz użył tego słowa, zaskoczony swoim rezultatem, i dla niego to teorema egregium bardziej znaczyło, przynajmniej z kontekstu wynika, twierdzenie zaskakujące, twierdzenie niezwykłe, niewyborne, tak jak to się tłumaczy formalnie, tylko raczej właśnie coś w rodzaju zaskoczenia, bo proszę Państwa, o,
To jest lorem aegregium, używając współczesnego zapisu, jednego z możliwych. Tu jest krzywizna Gaussa, że ona się wyraża przez geometrię wewnętrzną, przez opis wewnętrzny powierzchni i to się przenosi na struktury wyżej wymiarowe. Czyli nasz wszechświat może być torusem trójwymiarowym, ale może być tym torusem powyginanym tak izometrycznie i co? I my od wewnątrz tego nie zobaczymy, tego nie poznamy. Nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić bez wyjścia w przestrzeń. Ale proszę Państwa, jest jeszcze lepsza sprawa, mianowicie Karol Borsuk w Delcie w 1980 roku, tutaj mam kilka egzemplarzy tego artykułu, to od razu Fermanowi może dam i parę egzemplarzy tutaj jeszcze pokażę. Tego natomiast co do reszty to, o, proszę sobie zobaczyć, może ty tutaj Państwu przekażę, ktoś jest zainteresowany. Proszę, nie wiem, jeszcze jeden. Proszę, proszę bardzo. To, proszę Państwa, artykuł można znaleźć. Jest twierdzenie, co prawda tutaj użyte jest takie bardzo formalne sformułowanie, jeśli A jest GA pod zbiorem. Geometrically acceptable, nie wchodźmy w to, porządny zbiór. Porządny na przykład przestrzeń euklidesowa, zbiór wypukły, że można go tak izometrycznie, czyli nie zmieniając krzywizny, zgnieść, żeby zmieścić go w zbiorze o średnicy dowolnie małej. Czyli można, tutaj jest właśnie szczególnie właśnie ten wynik, że mogę wziąć przestrzeń trójwymiarową, izometrycznie poskładać, no ja to zrobię może troszkę dość radykalnie, ale w każdym razie nie zmieniam geometrii wewnętrznej, bo nic nie raz w kulkę całą przestrzeń o dowolnie małej średnicy. Czyli ja mogę wziąć nasz wszechświat, ten model, odpowiednio izometrycznie złożyć i wsadzić w taką maleńką kulkę, tak jak to na jakimś filmie, prawda, pies nosił tutaj na szyi i my tego nie będziemy widzieć. My tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że coś takiego ma miejsce. Tyle, że, i tu przypomina mi się, proszę Państwa, taki czterowiersz Williama Blake'a o właśnie, że w ziarnku piasku ujrzeć świat cały, całe niebo w kwiatku koniczyny, nieskończoność zmieścić w dłoni małej, wieczność poznać w ciągu godziny. No, często przytaczany czterowiersz, no i obraz Blake'a, prawda? Bóg czyniący geometrycznie, eioteos, geometrei. Ale proszę Państwa, są pewne ale, bo już widzimy, że pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie do końca zobaczyć, co z tym naszym wszechświatem my robimy, ale są problemy. Jeśli ktoś uważnie czytał hipotezę geometryzacyjną, tam jest powiedziane, że zbiór jest zwarty, zamknięty. Problem zwartości. Czy nasz wszechświat musi być zwarty, czy nie? Jeśli byłby zwarty trójwymiarowy, ten model w przestrzeni, no to mamy katalog. Ale jeśli nie jest zwarty, to jest problem. I gdy Hamilton był w Krakowie, ja zadałem mu to pytanie, jak wygląda problem sytuacji niezwartej. I odpowiedź brzmiała: kompletnie nic nie wiem na ten temat. Także tu sprawa jest otwarta co do tego katalogu obiektów wszechświatów otwartych. To jest jedna rzecz. Kolejna sprawa to jest sprawa związana z wymiarem. Każdy mówi, no co on tu opowiada o przestrzeni trójwymiarowej, jak my mamy do czynienia z czasoprzestrzenią. To jest rozmaitość czterowymiarowa. Może być niezwarta, prawda? Nie wiadomo jaka do tego jeszcze.
No niestety, w przypadku rozmaitości czterowymiarowej tu dwa nazwiska, które w XX wieku odegrały istotną rolę. Ten z lewej to jest Michael Friedman, ten z prawej to jest Simon Donaldson. No, może nie tak współcześnie, ale tu jest Friedman w czasie, gdy opublikował swoją pracę poświęconą klasyfikacji jednospójnych rozmaitości czterowymiarowych, gdzie sklasyfikował te jednospójne rozmaitości, czyli takie, w których każdą pętlę mogę zaciągnąć do punktu, ale my wiemy, że pełnej klasyfikacji niejednospójnych rozmaitości nie ma. Po prostu nie da się zrobić takiego katalogu i to wiadomo od ponad pół wieku. Do tego jeszcze dołożył się Simon Donaldson z jego pracą również w Journal of Differential Geometry, w której zwrócił uwagę na istnienie tak zwanych dzikich czy też egzotycznych struktur na przestrzeni R4. Nie dość, że rozmaitości czterowymiarowych nie da się sklasyfikować w pełni, to jeszcze dopuszczają one różnego rodzaju dziwne struktury, a w szczególności wydawałoby się porządne R4 jest obiektem zachowującym się bardzo dziwnie z punktu widzenia właśnie metod matematycznych. A no jednak ten wszechświat to jest czasoprzestrzeń. Więc co prawda rzuty trójwymiarowe moglibyśmy próbować klasyfikować, przynajmniej topologicznie, ale z punktu widzenia już struktur czterowymiarowych byłby problem. A przecież słyszy się, że koncepcje idą dalej, prawda? Gdy chodzi o teorie unifikacyjne, to my tak do końca nie wiemy, ile tych wymiarów tutaj można by użyć, prawda? Od 11 do co najmniej 24. Chyba więcej nie słyszałem. Powyżej 30 na pewno chyba takiej koncepcji nie było. Ale proszę Państwa, to jest ta droga rozmaitości. Natomiast my doskonale wiemy, że tutaj jest grupa, która zajmuje się innymi pomysłami. W ogóle nie pada hasło superrozmaitości. Co to jest, jak to działa? Kiedyś było bardzo modne, gdzie się zanurza, jak klasyfikować. No, pomijam ten temat, bo prawda, tutaj trzeba by wejść bardzo szczegółowo w techniczną stronę matematyki. No i proszę Państwa, geometria nieprzemienna, którą tutaj grupa księdza profesora Hellera uprawia i ma wielkie nadzieje na wytłumaczenie naszej rzeczywistości przy pomocy geometrii nieprzemiennej. A jak to powstaje? Powstaje to tak, że patrzymy na algebrę funkcji, na pewną algebrę nieprzemienną i korzystając z odpowiednich twierdzeń dla algebr przemiennych, prawda, patrzymy, porównujemy i wydostajemy coś, co przypomina nam rozmaitość. Przy czym akurat to twierdzenie, na które często się powołujemy, związane właśnie z algebrami przemiennymi, dotyczy jakich rozmaitości? Zwartych. A tu mamy obiekt, no niekoniecznie, nie wiemy, prawda? To jest zupełnie innego typu jakość, innego typu geometria, bo to trzeba tłumaczyć na język algebry, pojęcie styczności, pojęcie zakrzywienia, krzywizny i inne pojęcia. Jest to ogromna robota, która daje się wykonać i która być może da odpowiedź lepszą niż te, które tutaj ja Państwu proponowałem, to znaczy ja tylko przytaczałem, w przypadku rozmaitości trójwymiarowych. No i jeszcze, proszę Państwa, jest coś, czego w ogóle nie wiemy. Ja to nazwałem struktury unifikacyjne, no bo jest tak, że globalnie to rzeczywiście z grubsza jest rozmaitość jakaś. Może z osobliwościami, no to powiedzmy, że jakoś sobie z nimi tam poradzimy. Ale jak wchodzimy w strukturę subtelne,
struktury subtelne. To się okazuje, że tam się to wszystko robi dziwne, robi dyskretne, robi nieciągłe. Przynajmniej na dzień dzisiejszy mamy takie informacje. Matematycy tutaj są troszkę bezradni, nie mają pomysłu na coś takiego jak właśnie ta rozmaitość unifikacyjna, czy jakby to tam nazwać, że globalnie to jest rozmaitość, a w strukturze subtelnej to przypomina właśnie coś, co ma ścisły związek z mechaniką kwantową. Tu czeka nas jeszcze prawdopodobnie poszukiwanie modeli, ale być może właśnie geometria nieprzemienna da odpowiedź na te pytania, będzie dawała tutaj zadowalające modele. Proszę Państwa, zacząłem od Hilberta i od szóstego problemu. Hilbert bardzo nie lubił tego stwierdzenia ignoramus et ignorabimus. To pochodzące od Emila Dubois-Raymonda, prawda, co na nasz język by tłumaczyć, że wyżej uszu nie podskoczysz, w pewnym sensie, nie? Natomiast on przeciwstawiał się, mówiąc, że wir müssen wissen, wir werden wissen. Musimy wiedzieć, będziemy wiedzieć. Co prawda ta wiedza czasem nas kosztowała bardzo dużo, o czym przekonaliśmy się przy rozwiązaniu pierwszego problemu Hilberta z hipotezą kontinuum, o którym tu była mowa też, i drugiego problemu w przypadku twierdzeń Gödla. To było coś w rodzaju zjedzenia owoców z drzewa złego i dobrego. Dowiedzieliśmy się, że z tymi podstawami są poważne problemy, ale mimo wszystko, no tu na nagrobku Hilberta to jego sztandarowe powiedzenie pozostało. I ja kończąc, chciałbym jednak nawiązać do jubilata, bo czytając znalazłem takie sformułowanie, które może nie pasuje bezpośrednio do tego, ale wydaje mi się napasuje do natury człowieka myślącego. Człowiek nie może być w pełni człowiekiem, jeśli nie próbuje wykraczać ponad to, czym właśnie jest. I wydaje mi się, że to jest to, że będziemy szukać, może nie znajdziemy ostatecznej odpowiedzi na pytanie, jak wszechświat wygląda, ale na pewno będziemy go coraz lepiej poznawać. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Bardzo proszę, pan profesor Roman Duda. Ten bardzo piękny odczyt z natury rzeczy był bardzo ekspresowy. Ja chciałem o jedną rzecz się upomnieć, mianowicie w pewnym miejscu powiedziałeś, będziemy mieli katalog, a w innym miejscu klasyfikacja nie istnieje. Otóż klasyfikacja rzeczywiście nie istnieje. No, to Markow pokazał, prawda, że grupy podstawowe to jest ten sam problem, co problem słów. Więc co znaczy katalog? A druga uwaga jest taka, wśród tych ośmiu kawałków, z których Thurston składa rozmaitości, są trzy klasyczne geometrie, które w potocznym rozumieniu są z sobą sprzeczne, bo każda zawiera aksjomat, którego w drugiej, który jest zaprzeczeniem podobnych aksjomatów. Otóż jest rzeczą bardzo ciekawą, że ta sama rozmaitość może mieć kawałki będące tymi trzema geometriami klasycznymi, co jest taką ciekawą, dającą do myślenia wskazówką metodologiczną, że nie należy z matematyki zbyt łatwo wyrzucać teorii pozornie sprzecznych, bo one kiedyś się mogą przydać. I tutaj one się przydają i to w sposób bardzo istotny. Jeśli chodzi o ten katalog, to było stwierdzenie troszkę komercyjne, bo dokładnie chodzi o to,
tak zwany problem homeomorfizmu, że mając dane dwie rozmaitości, ja mogę rozstrzygnąć, czy one są homeomorficzne, czy nie. Dokładniej to. Ale powiedzmy, że to w ten sposób w jakiś tam katalog powstaje, natomiast to się tak sprzedaje w tym języku. Jeśli chodzi właśnie o ten przykład rozmaitości, która dopuszcza sprzeczne ze sobą w pewnym sensie geometrię, no to też można wziąć tą słynną naszą dętkę samochodową. Jeśli się na nią popatrzy, prawda, odpowiednio i badać się zacznie krzywizny, to są miejsca, gdzie krzywizna jest zero, czyli to jest przestrzeń lokalnie euklidesowa, gdzie krzywizna jest dodatnia, prawda, jak się tak patrzy od góry, tak postawimy sobie tą dętkę, czyli geometria jest typu eliptycznego, no i tam, gdzie są te siodła, to wnętrze, gdzie geometria jest hiperboliczna. Oczywiście w przypadku rozmaitości trójwymiarowych to jest troszkę bardziej skomplikowane, ale właśnie taki torus trójwymiarowy mógłby być tego przykładem. Także natomiast jeśli chodzi o te czterowymiarowe rozmaitości, to rzeczywiście tu chodzi o problem homeomorfizmu. Nie istnieje algorytm rozpoznający, rozstrzygający, czy dwie dane rozmaitości są homeomorficzne, czy nie. Tak to chyba dokładniej brzmi. Bardzo proszę. Pan docent Eckstein. Dziękuję bardzo. Ja mam takie trzy uwagi. Po pierwsze, chciałem podkreślić, że równania Einsteina nie determinują topologii. Prawda? One nam zadają tylko geometrię, więc tą topologię musimy wziąć skądinąd, na przykład z doświadczenia albo z jakiejś tam szerszej teorii. Druga sprawa jest taka, że jest takie bardzo ładne twierdzenie Gerocha, że jeżeli mamy rozmaitość lorentzowską, czyli czasoprzestrzeń, to jeżeli ona jest zwarta, to zawsze istnieje zamknięta krzywa, czasopodobna. Prawda? Więc jeżeli wierzymy, że takie krzywe nie istnieją, przyczynowość jest zachowywana, to wiemy na pewno, że nasza czasoprzestrzeń jest niezwarta, tak, czasoprzestrzennie. Oczywiście cięcia przestrzenne to jest inna sprawa. A trzecia rzecz, jeśli chodzi o samą geometrię nieprzemienną, to przynajmniej w takim ujęciu konowskim, jak się ją próbuje robić, to powiedziałbym, że bardziej to polega na słuchaniu wszechświata, niż na usłyszeniu kształtu wszechświata, niż jego obserwacji. To, co pan wspomniał o tej algebrze funkcji, no to jest trochę właśnie związane tak z problemem Katza, czyli tego, czy możemy usłyszeć kształt bębna, prawda? Jak uderzymy w bęben, to on wydaje jakieś charakterystyczne dźwięki i to trochę intuicja tej geometrii nieprzemiennej jest taka, że próbujemy uderzać w ten wszechświat i patrzeć, czy po tych dźwiękach, jakie z niego dostaniemy, możemy określić, jaką on ma geometrię. Dziękuję. Ja bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi na właśnie tą ten przypadek zwarty czterowymiarowy, bo to oczywiście pokazuje, że my się tak czepiamy tej zwartości, ale tak naprawdę to właśnie to jest bardzo, bardzo sprawa dyskusyjna. Poza tym pewne rzeczy topologiczne determinują zachowanie się geometrii, że pewne, prawda, struktury są dopuszczalne lub nie, no ale to ja już nie chciałem w to wchodzić. Chciałem tylko zasygnalizować całą sprawę tutaj Państwu.